Chciał zaoszczędzić na prądzie, grozi mu 10 lat więzienia. Wynalazcy grozi do 10 lat więzienia. Niezwykłą kreatywnością wykazał się mieszkaniec Dolnego Śląska, który chciał zaoszczędzić na rachunkach za prąd, budując w garażu magazyn energii z kradzionych akumulatorów. Grozi mu 10 lat więzienia. Funkcjonariusze z Bolesławca zabezpieczyli w domu wynalazcy 26 kradzionych akumulatorów, które miały posłużyć do magazynowania energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na jego domu. Co więcej, odpowie on również za posiadanie narkotyków. Zatrzymany 40-latek jest elektrykiem z zawodu i chciał zgromadzić nadwyżkę energii z panelu fotowoltaicznego, ale potrzebował odpowiednich narzędzi. Włamał się więc pod osłoną nocy na terenie Warta Bolesławca do metalowych szaf znajdujących się na stacjach bazowych sieci komórkowej i ukradł akumulatory, doprowadzając do strat o wartości blisko 50 tysięcy złotych. To umożliwiło mu stworzenie w przydomowym garażu magazynu energii elektrycznej. Policjanci znaleźli u wynalazcy również kilka porcji metamfetaminy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Co ciekawe, 3 miesiące wcześniej został on zatrzymany za zniszczenie mienia na jednej z myjni. Odciął 4 metry rury od odkurzacza i zabrał do domu. 40-latek nie będzie musiał martwić o rachunki za prąd, może bowiem spędzić w więzieniu nawet 10 lat.